Miki Miki, Agatki i Moniki. W dzisiejszym odcinku będziemy bawić się w kopciuszka. Pewien wdowiec, by zapewnić opiekę córce, ponownie się ożenił. Och, moja piękna żono, dobrze, że zdecydowałaś się za mnie wyjść. Mam córeczkę, którą, mam nadzieję, zaopiekujesz się tak jak własnymi córkami. Mój mężu, oczywiście, że zaopiekuję się twoją córką. Będę ją traktować tak samo jak swoje córki. Wkrótce po ślubie macocha pokazała swoje prawdziwe oblicze. Podczas gdy ona i jej dwie córki odpoczywały, biedna pasierbica sprzątała i gotowała. Och, moje kochane córeczki, odpoczywajcie sobie, bo dzisiaj jesteśmy bardzo zmęczone. Chodziłyśmy po sklepach i kupowałyśmy piękne sukienki. A ten kopciuch niech pracuje, niech sprząta. Masz rację, mamo, odpoczywajmy, a kopciuszek niech pięknie posprząta i ugotuje coś dobrego. Macie rację, mamusiu i siostrzyczko. My jesteśmy zbyt piękne, żeby ciężko pracować. Biedaczka znosiła wiele upokorzeń we własnym domu. Musiała sprzątać, gotować i być na każde wezwanie macochy i jej córek. Chciałabym sobie chociaż na chwilę przysnąć. Hej! Co tu się dzieje? Ty śpisz? Kopciuszku, natychmiast wstawaj! Co to jest za jakieś lenienie się? Sprzątaj! Szybciutko! Och, macocho, już biorę się do pracy! Przepraszam bardzo, że się leniłam. Pewnego dnia w domu kopciuszka pojawił się listonosz. O, a kto tu puka do nas? Kopciuszku, idź natychmiast otworzyć drzwi. Zobacz, kto to przyszedł. O, a kto to? O, to listonosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to... dom kopciuszka, macochy i dwóch córek? Tak. Mam dla was zaproszenie. O, dziękuję. Hej, kopciuszku, co tam czytasz? Natychmiast przynoś ten list tutaj do nas. Co to jest? O, co to jest? Zaproszenie. O, wiecie co to jest? To jest zaproszenie od samego księcia. Pisze, że zaprasza wszystkie kobiety z okolicy, bo chce wybrać najpiękniejszą z nich i chce się z nią ożenić. A czy ja też będę mogła pójść na bal? Chyba sobie żartujesz, kopciuszku. Ty... nie masz prawa iść na bal. Jesteś za brzydka. Ty możesz tylko ugotować nam obiad. Jak wrócimy, będziemy bardzo głodne. I posprzątaj dokładnie wszystko. Kopciuszku, ty leniu. Zachciało ci się iść na bal. A kto będzie pracował? Mam dla ciebie zadanie jeszcze jedno. W miseczce są pomieszane groszki. Musisz je oddzielić. Macie rację, dziewczyny. Kopciuszku, do roboty. A my już szybciutko się ubieramy i idziemy na bal do księcia. Ojej, jak to wszystko pomieszane. Kiedy ja to skończę?
Ej, Kopciuszku! Kopciuszku! Jesteśmy czarodziejskimi elfami. Wiemy, że twój los jest bardzo ciężki i macocha każe ci ciężko pracować, a same poszły na bal. Wiesz co? Pomożemy ci, zaczarujemy, że szybciutko porozdzielasz te groszki. Zgadzasz się? Ale nie martw się. Za chwilę przyjdzie prawdziwa wróżka. My nie mamy niestety tyle mocy, żeby ci więcej pomóc. My tylko możemy rozdzielić te groszki. A za chwilę przyjdzie wróżka, która zrobi dla ciebie coś więcej. Uwaga, uwaga! Czary, mary, czary, mary! O, udało się! Zobacz, Kopciuszku, nasze czary zadziałały! Haj, super! Ale za chwilę przyjdzie prawdziwa wróżka. Nie martw się, poczekaj na nią chwilę, dobrze? O, dzięki tym elfom cała praca została szybko wykonana, a teraz mam chociaż chwilkę, żeby się położyć i zasnąć. Kasia Kopoty, pomogę Kasiusiowi. I będę mogła pójść na bal tańczyć? Tak. To wspaniale! Dziękuję ci, wróżko. Nie ma za co. Jesteś dobrą leczynką. Możesz iść na bal. Czary, mary, kopuś, kopuś. Wyglądam już jak prawdziwa dama. Mogę iść na bal. Kopciuszek wyruszył na bal, ale musiał pamiętać, że czary będą trwały tylko do północy. Jeżeli przekroczy ten czas, to czary przestaną działać i z powrotem zamieni się w brudnego Kopciuszka. O, co za wspaniały bal! Ile ludzi tu przyszło! I każdy tak pięknie ubrany! Wspaniały bal, cudowny! Masz rację, mamo! I książę taki przystojny! Mam nadzieję, że zwróci na mnie uwagę! Ale zobaczcie! Kto to idzie? Popatrzcie, ktoś tu idzie! Na ten bal ja jeszcze nigdy takiej damy nie widziałem! Dzień dobry, piękna damo. Jestem księciem. Witam cię na moim balu. Czy zechciałabyś ze mną zatańczyć? Jesteś tutaj najpiękniejsza. Thank you.
jesteś bardzo piękna, moja nieznajoma. Naprawdę świetnie mi się z tobą tańczy. Niestety, książę, niedługo muszę wracać do domu. Nie, nie rób mi tego. Zostań razem ze mną. Tańcz cały czas. Ja chcę tańczyć z tobą cały czas. Muszę przed północą być w domu. Nie, nie rób mi tego. Zostań, zostań ze mną. Książę, bardzo dobrze mi się z tobą tańczyło, ale muszę już iść do domu. Ale jak to? Szkoda. Przecież mogłabyś tańczyć cały czas ze mną, do białego rana. Przykro mi bardzo. Naprawdę chciałabym, żebyś tu została. Papa, żegnam cię, książę. Moja piękna nieznajoma uciekła. Wróciła do domu, ale co to? Co to jest? Ona zgubiła bucika. Och, przecież taki bucik musi pasować tylko na jedną najpiękniejszą dziewczynę. Wezmę go i będę chodził od domu do domu i przymierzał wszystkim dziewczynom, tak że aż w końcu znajdę swoją piękną nieznajomą. Skończył ten bal, było tak wspaniale. Tańczyłam z księciem. Było tak wspaniale. No, ale już muszę iść spać, żeby macocha się nie zorientowała, że byłam. Och, dziewczynki, wspaniale było na tym balu. Cudownie. Szkoda tylko, że książę tańczył z tą piękną nieznajomą. Ciekawe, kim ona była. O, a Kopciuch co, śpi? Kopciuchu, Kopciuszku, wstawaj. Czy wszystko zrobione? Chyba tak. Posprzątane, ugotowane? Tak. No to masz szczęście. Żały, że nie byłaś na balu. Na balu było świetnie. Dobrze, że Kopciuszek nasz nie poszedł. Przecież on byłby najbrzydszy w całym balu. My byłyśmy piękne. No wprawdzie królewicz z nami nie tańczył, ale było naprawdę cudownie. O, dziewczynki, już jest późno. Pora spać. Jutro się obudzimy, będziemy rozmawiać. Pa, pa, dobranoc. Pora wstawać. Kopciuszku, czy ty już wstałeś? Tak, już dawno wstałam i właśnie kończę sprzątać dom. Kto to? Kopciuszku, idź tam, otwórz drzwi, zobacz, kto to przyszedł. Dzień dobry, książę, to ty? Dzień dobry wszystkim domownikom. Przyszedłem tutaj, ponieważ wczoraj na balu jedna dama zostawiła pantofelek. I chodzimy teraz od domu do domu i przymierzamy, na kogo będzie pasował ten pantofelek. A na kogo będzie pasował, to jest ta piękna moja urocza dama, z którą wczoraj tańczyłem i z którą wezmę ślub. O, widzę, że tutaj trzy piękne damy. Proszę przymierzyć pantofelek. Proszę, jeżeli będzie pasował, to któraś z was musiała być tą piękną, cudowną damą, z którą tańczyłem całą noc. O, to ten pantofelek to chyba na mnie będzie pasował jak ulał. O, nie. Niestety, to nie mój. O, ale na pewno na mnie to będzie pasował. Oj, oj. No nie.
No nie, no myślałam, że to ja będę właścicielką tego bucika. No nie pasuje. Nie pasuje, mamo. No trudno, dziewczynki. Jeszcze ja zostałam. Może to mój pantofelek. Oj. Nie. Nie. No nie, niestety. To nie będę ja. Bardzo mi przykro, że nie pasuje. Ale czy to już wszystkie damy, które mieszkają w tym domu? Bo ja widziałem jeszcze jedną, która mi otwierała drzwi. Gdzie ona jest? Och, piękny książę, nie zwracaj na nią uwagi. Nie zwracaj, bo to jest Kopciuszek, to jest nasza służąca tutaj w domu. Muszę przymierzyć wszystkim kobietom w królestwie. Muszę. Tak sobie postanowiłem. Gdzie ona jest? Kopciuszku! Kopciuszku! Kopciuszku, pozwól tu na chwilę. Już. A, to ty jesteś ten Kopciuszek? Tak. A dlaczego jesteś taki brudny? No, bo miałam dużo pracy. Tak więc... Chyba raczej na balu nie byłaś, prawda? No ale musisz zmierzyć ten pantofelek, ponieważ wszystkie panie, wszystkie muszą tutaj zmierzyć ten pantofelek i zobaczymy, do kogo on należy, bo jak na razie chodziłem wszędzie od domu do domu i a to za mały, a to za duży, na nikogo nie pasuje, ja już nie wiem, co zrobić, muszę znaleźć tą moją piękną damę, z którą wczoraj tańczyłem, muszę. Usiadaj sobie na stołeczku i zmierz pantofelka, proszę. Co? Pasuje? Tak. Pasuje na ciebie? To ty byłaś tą piękną damą wczoraj? Tak, to ja. Naprawdę? Rzeczywiście, trochę jesteś podobna. Może jeżeli się umyjesz i zmienisz ubrania na ładniejsze, tak, to będziesz ty. Cudownie, a masz może drugiego takiego pantofelka? Tak. Naprawdę? To udowodni, że to jesteś naprawdę ty. Proszę, przynieś go. To niesamowite. To niesamowite. Kopciuszek będzie moją narzeczoną? Proszę, on ma drugiego bucika. Wow, to naprawdę jesteś ty. Kopciuszku, ty jesteś tą damą. Będziesz ze mną mieszkać w pałacu. Będziesz moją królewną. Wow, dziękuję bardzo. Moja ty piękna, moja ty księżniczko cudowna. To nie może być prawda. Nasz Kopciuszek był tą piękną damą z balu. Kopciuszku, czy to prawda? Tak. Teraz będziesz naszą księżniczką i na pewno zemścisz się na nas za to wszystko, co tobie robiliśmy. Nie. Naprawdę? Ty masz naprawdę dobre serce. I tak się skończyła ta historia. Mam nadzieję, dzieciaki, że się wam bardzo podobało, że podobał wam się nasz teatrzyk. Od tej pory Kopciuszek i książę żyli długo i szczęśliwie. Czy wiecie, że kiedy miałam 5 lat i chodziłam jeszcze do przedszkola, wtedy też mieliśmy takie przedstawienie pod tytułem Kopciuszek. Wówczas też miałam główną rolę i grałam Kopciuszka. Zobaczcie, jak ja wtedy wyglądałam, jak ja jeszcze byłam mała.
przenieść sobie, przypomnieć na filmach albo na zdjęciach, jak się kiedyś wyglądało. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy teatrzyk ze słodziakami. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę! Piszcie również komentarze, czy mamy robić więcej takich bajek. Oglądajcie również inne filmiki na kanale Wiki Miki Agatki i Moniki. Szukajcie również nas na Facebooku pod adresem facebook.com/WikiMikiAgatkiImoniki. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał. Papatki!